Macie krew na rękach. Łamiecie artykuł 165. Powtarzam, nie powinno was być w tej Izbie. Dopuściliście się zbrodni. Ogłaszam 10 minut przerwy. Wiem, że temat nie jest już tak medialny, ale powróci. Powróci, bo zawsze ilekroć ludzie opuszczają ręce i głowy, tyrani czują się silniejsi. Jack BRFMW 2021. Bunt tych ponurych dni zrodziła niesprawiedliwość. Był odpowiedzią na chciwość, cynizm i niegodziwość. A prawodawcy się dziwią, oni pierwsze słyszą, choć krzyk naszych sióstr przed chwilą dławili ciszą. Boję się, że przyjdą, kiedy będziesz sama. Zechcą cię złamać, rzucić na kolana. I wtedy zgaśniesz bez sił, jak mama. A mi zostanie patrzeć i będę musiał kłamać. Wszystko będzie dobrze. Ponoć te nasze kruche ciała to tylko skafandry dla duszy. I gdy zużyją się w podróży, trzeba je porzucić. Możesz w to wierzyć, choć niby nie musisz. Lecz fanatycy zrobią wszystko, by nauczyć nas pokuty. Zostawią po sobie gruzy, obraz ruin i nędzy. Zostaną nagie orły dumnych chorąb i strzęp. Kolejny raz w historii kraju runie w odmęty. Szczątkami dawnych glorii karmią się tylko sępy. Martwy nieczuły księżyc lśni nad tą nieludzką ziemią. Miriady martwych gwiazd mienią się fałszywą nadzieją. I tak wszystkich nas przekręcą, i tak przemielą pieniądz. I tylko czekać dnia, gdy ulica agresją wyleją. A wyleją na pewno. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. No a kto? A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. No zgrzeszył. No a kto? A kto nie ma pokus? Kto nie ma pokus? Niech się pokaże. A ja nie mogę pozwolić wieszać Chrystusa na swastyce, zakuwać rąk w różańce, kneblować ust krzyżem, kaleczyć dzieci, niweczyć ich psychikę. Nie chcę być niewolnikiem tych chorych prawideł. Nigdy. Te traktaty hańby przekute w kod binarny to nadal mantry siermiężnej propagandy. To tylko ostre kanty bezdusznych aktów prawnych. Gdzie w tym jest człowiek, skoro jest dla nich tak ważny? Pośród tchnień zarazy jaśnieją łuny rewolucji. Nadzieja daje moc, abyśmy wytrwali do jutrzni. Abyśmy duszny bogów zmierzch zawrócili znad pustki. I byśmy mogli czekać dni, gdy ten świat znów stanie się ludzki. Rządzący przesuwają nas jak pionki po planszy. Dla nich jesteśmy nieistotni, całkiem nieważni. Każą nam walczyć o strzępy i namiastki. A sami nietykalni tasują splamione krwią karty. Ja nie chcę walczyć z braćmi w wojnie, oni swą wiktorię. Widzę w tym tylko obłęd, gdy mówią, że chcą dobrze. Kryją ambicje mroczne i sadystyczne żądze. Pieniądze nie są styczne z wiernością woli boskiej. Nigdy nie były. Mieliśmy pomknąć w kosmos pomiędzy martwe gwiazdy, ujść kolejnej z apokalips, przychytrzyć szyfry symulacji. Dziś do muru przyparci, pokażmy wolę walki. Przeciw nim stańmy, lub dalej szarpmy pręty, klatki. Ta nasza miłość to garsin pulsów elektrycznych. Dla nas kosmiczny wiatr w sekundę może zniszczyć. Tak żal mi martwych gwiazd zastygłych w nienawiści. Może jeszcze czas zjednoczyć siły i myśli. Na pewno. Nie jestem nawet pyłem w trybach tej wielkiej historii. Otul mnie jak wieczorna mgła i chociaż na moment zapomnij. Choć człowieczeństwo sięga dna, ludzie nie są bezbronni. I tylko czekać dnia, gdy prawda o sobie przypomni. A przypomni na pewno.